dowiedz się, czym jest phishing i nie daj się oszustom. Phishing to metoda oszustwa, która polega na wysyłaniu e-maili lub SMS-ów z załącznikami czy linkami do fałszywych stron internetowych. Wiadomości mają nakłonić Cię do kliknięcia w link albo otwarcia załącznika. Następnie masz przekazać swoje poufne dane. Pamiętaj, że oszuści mogą podszywać się pod pewne osoby lub firmy. Chcą uśpić Twoją czujność, dlatego fałszywe strony często wyglądają łudząco podobnie do stron firm, które dobrze znasz. Fałszywe wiadomości najczęściej dotyczą niewielkiej kwoty, którą masz dopłacić do przesyłki, bonów, kuponów oraz innych darmowych nagród, które możesz zdobyć, podejrzanych logowań na Twoim koncie, problemów z Twoim kontem lub płatnością, niekompletnych danych, które musisz potwierdzić, niezapłaconej faktury, którą masz opłacić. Dowiedz się, jak może przebiegać takie oszustwo. Dostajesz e-maila lub SMS-a. Wiadomość wygląda jak z firmy, którą dobrze znasz. Masz pilnie zalogować się na stronę banku przez link w wiadomości. Najczęściej po to, aby odebrać rzekome pieniądze lub zapłacić należność. Link przekierowuje Cię na fałszywą stronę, która przypomina stronę Twojego banku. Logujesz się, podajesz swoje dane oraz kod z SMS-a. Masz wpisać kolejne kody SMS, aby zaktualizować swoje dane. Widzisz komunikat o błędzie, więc wpisujesz je kilka razy. Zawsze dokładnie czytaj kody SMS. Czy treść powiadomienia z kodem odpowiada temu, co akurat chcesz zrobić na stronie? Zwracaj też uwagę na to, które urządzenia dodajesz do zaufanych. Oszust dostał dostęp do Twojego konta. Od teraz może się na nie logować i z niego korzystać. Na przykład zlecać przelewy czy wypłacać pieniądze z bankomatu za pomocą blika. Chroń się przed oszustami i pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania. Zanim klikniesz w link lub pobierzesz jakiś plik, upewnij się, że pochodzą one z zaufanych źródeł. Filtruj spam i zainwestuj w oprogramowanie antywirusowe, najlepiej z modułem antyfishingowym. Taki moduł analizuje odwiedzane przez Ciebie witryny i sprawdza, czy nie są to fałszywe strony. Czytaj powiadomienia push z aplikacji bankowych i na bieżąco kontroluj przelewy na swoim koncie. Jeśli dojdzie do oszustwa, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim bankiem spółdzielczym lub zadzwoń na bezpłatną infolinię SGB, czynną całą dobę.